Dzień dobry, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj kolejny przepis na kolejne smaczne trunki. A jakie, to zobaczycie za chwilkę. No już na pewno domyślacie się, co będziemy robić. Zresztą zapowiedziałem już w poprzednim odcinku ten odcinek. I jak widzicie, mam tutaj soki w kartonach. I dziś będziemy przerabiać te soki, będziemy robić cydry soków z kartonów. Zrobimy około 10-12 litrów cydru pomarańczowego i tyle samo cydru jabłkowego z tychże soków. Sam jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Nie przerabiałem nigdy soków z kartonów do cydru. Jak robiłem, to tylko ze świeżego soku albo soku tłoczonego. Nie z soku zagęszczonego, tak jak tutaj, więc jestem ciekaw, jaki będzie efekt. Także taki eksperymentalny odcinek. Już się nie mogę doczekać wyników. No i co będziemy potrzebować? Mam tutaj dwa baloniki, w których będę nastawiał te dwa cydry, bo... Zwolniły mi się dwa baloniki w zimę, zresztą jeszcze dwa kolejne stoją do zrobienia, także w tych dwóch będę dzisiaj nastawiał cyd pomarańczowy i jabłkowy. One są większe, bo mam około 25 litrów, a będę robił po 12 litrów tego i tego cydru, ale to cydry robimy szybko, szybka jest fermentacja, także nic się przez to nie stanie, nie musimy tutaj mieć pełnego baloniku. No i żeby zrobić cydry, tak jak mówiłem, 12 litrów, potrzebujemy 12 litrów soku pomarańczowego i 12 litrów soku jabłkowego. Soku, nie nektaru, nie napoju, tylko jeśli już robimy z kartonów, to potrzebujemy sok, bo to jest najwięcej ma soku zagęszczonego i jest najwięcej smaku, także potrzebujemy soki. Czemu 12 litrów? A dlatego, że gdzieś tam trochę z nadosadu zlejemy później ten cyd, trochę spróbujemy i chciałbym, żeby wyszło około tych 10 litrów, które pójdzie do butelek nagazowane, do leżakowania, także dlatego troszkę więcej niż 10 litrów przyjąłem i będziemy robić po 12 litrów cydru. Co jeszcze poza tymi sokami będziemy potrzebować? Balonik czy wiaderko, w którym to nastawimy i jakieś drożdże. Ja tu mam przygotowane drożdże do cydru. Użyję drożdży cydrowych, jednego opakowania, bo jest na 20 litrów, więc na pół po 10 litrów będzie opakowanie drożdży do cydru. Można też użyć drożdży winiarskich, ewentualnie jakichś innych, chociaż ograniczyłbym się do tych dwóch rodzajów. Gorzelniczych bym raczej nie używał, piekarniczych też nie, także to potrzebujemy. Co jeszcze? No właściwie to nic. To wystarczy. Jeżeli ewentualnie chcemy zrobić mocniejszy cydr i go trochę dosłodzić, to potrzebujemy ewentualnie cukier, jeżeli chcemy uzyskać coś mocniejszego. Jak to jest w moim przypadku? Ja tu sprawdzałem, jeżeli chodzi o sok jabłkowy, to on w 100 ml ma 11 gram cukru. Co jak przeliczymy, czyli 110 gram w litrze, 110, każdy procent alkoholu, na każdy procent alkoholu potrzebujemy około 17 gram cukru, więc jak podzielę 110 gram przez 17, to wychodzi około 6% cydr, więc z tych soków z kartonu wyjdzie mi około 6% cydr i nie myślę, że jest ok. Nie ma go dużo, długo nie będzie leżał. Także może być 6% i tutaj nic nie będę dosładzał. Zostawiam tak jak jest. Natomiast jeżeli chodzi o sok pomarańczowy, to jest napisane, że ma na opakowaniu jest napisane, że ma 9 gram cukru w 100 gramach, czyli w litrze 90 gram. 90 dzielone na 17 to jest około 5%. Czyli ten cydr pomarańczowy będzie troszkę słabszy. No i niech tak będzie. Jabłkowy będzie miał około 6%, pomarańczowy około 5%, jeżeli wszystko wyfermentuje, cały cukier, a raczej nie widzę tutaj innej opcji, bo ten cukier, który tu jest, to wyfermentuje na pewno. Ewentualnie później będziemy mogli dosłodzić,
jakimś cukrem niefermentowalnym, ksylitolem, jeżeli będziemy chcieli, żeby nasz cydr był słodszy, ale to w kolejnych odcinkach. Bo ten materiał będzie podzielony na pewno na dwa, może trzy odcinki, żeby pokazać, jak to wygląda i jaki jest efekt później takich cydrów z kartonu. Także dobra, tu będzie cydr pomarańczowy 5% 12 litrów, tu cydr jabłkowy 6% około 12 litrów. No i właściwie co teraz będziemy robić? Wezmę wam tu trzy opakowania droży do cydru. Wezmę jedne z nich. One wszystkie są na 20 litrów. Drożdże trzeba przygotować według instrukcji. Ja podzielę na dwie części te drożdże i je uwodnię. Po 50 ml wody wleję, rozpuszczę je i odstawię na 20 minut, żeby przygotować matkę drożdżową. Jeżeli chodzi o pożywkę, to nie trzeba je używać. Jeżeli macie jakąś wolną pożywkę, można dodać. Ja może pożywki Activit troszkę dodam do obydwu. Zawsze to przyspieszy fermentację. Drożdże się ucieszą na pewno z dodatkowej pożywki. Także czemu nie? No i co? No i bierzemy się do pracy. Czyli będziemy zaraz wlewać soki do balonów. Ale zanim to zaczniemy, to chciałem wam jeszcze pokazać, bo w każdym odcinku staram się wam pokazać, jak tam te nasze nastawy, które robiliśmy, filmiki, przepisy. I mam tu jeszcze dwa wina, które chciałem pokazać. Tutaj w wiaderku fermentacyjnym mam schowane wino z owoców czarnego bzu. Także spróbujemy tego winka może przy okazji. Tutaj jest tak ładnie schowane. W wiaderku fermentacyjnym sobie dochodzi. Już jest prawie fermentowane, ale jeszcze lekko nagazowane. Także ono sobie tu jeszcze postoi. Jest filmik do tego winka, bo robiłem filmik z owoców czarnego bzu. Także kto jeszcze nie widział, to zapraszam. Przy pomocy pipetki, mam tu kieliszek, może zlejemy trochę. Może się uda. Żeby wężyka nie brudzić. O, już widać nagazowanie. Jeszcze jest świeżutkie. Jeszcze sobie musi postać, ale im dłużej postoi, pamiętajcie, im dłużej postoi winko, tym później jest smaczniejsze. Kolor bardzo, dość intensywny, ciemny. Może podejdę bliżej. Wino z owoców czarnego bzu. Na pewno będzie czuć bąbelki. Pachnie jak owoce. Wersja słodka. Lekko gazowana. Bardzo, bardzo ciekawy smak. Nieporównywalny z niczym innym. Ciekawe winko. Mam nadzieję, że nastawiliście to winko. Na pewno gdzieś tam koło was czarny bez był. Komu się chciało, to się pewnie wybrał i pozbierał owoce, a komu się nie chciało, to nie ma. Ja nastawiłem, nie żałuję. Chociaż balonik jest mały, ale jest. Dobra, odstawiam dalej. Jeszcze sobie musi postać. Zamykamy wrota. To jest jedno z winek, które chciałem wam pokazać. A jeszcze chciałem pokazać drugie winko. Wino z tarniny. Tak zwanej tarki, które nastawialiśmy jakiś czas temu. I stoi tam za kamerą. Teraz wezmę próbkę i wam pokażę. I spróbujemy w ogóle, bo nie wiem, czy tam go nie trzeba dosłodzić. Tam osad widzę, już jest, trzeba by zlać na dosadu. Już pokazuję. No i tutaj w baloniku stoi winko z tarniny. Tu jeszcze mam wino z głogu, które widzicie, będę musiał zlać, bo osad się osadził na ściankach. Ale jeszcze chwilkę czekam. Ale nie o tym winie chciałem powiedzieć, tylko tutaj. O tym winie z tarniny. Zaraz wam zlejemy próbkę. Nawet jestem ciekaw, jak smakuje już w chwili obecnej. Czy już jest dobre? Już prawie nie pracuje, jeszcze minimalnie. Klarowność już jest. No, prawie przejrzyste winko.
Nie zobaczycie pewnie dużo, ale wygląda ładnie. Kolorek taki, no nie do końca intensywny, ale ładny, ciemny. Pachnie... Dziwnie pachnie. Tak, nie słodko. Śliwkowo. Bardzo wytrawne winko. Cały cukier wyfermentował. No i teraz się muszę zastanowić, co chcę robić z tym winem. W jakiej postaci? Czy ono ma być słodkie? Czy półsłodkie, czy niesłodkie? I może wytrawną wersję zrobić? Jest wersja wytrawna. Czuć alkohol. Ciekawe winko. Tak wydaje mi się, że przy tej mocy, która jest, a jest dość mocne, bo to było chyba robione na drożdżach, na bajanusach, a bajanusy mocno pracują. Także przy takich drożdżach jednak lepiej wychodzą winka słodsze. I wydaje mi się, że dorzucę jeszcze trochę cukru. I zrobię wersję słodszą. I mam nadzieję, że to wino też nastawiliście, bo jest przepis na i filmik tutaj, link jest do filmiku, także kto jeszcze nie widział, to zapraszamy. I u was mam nadzieję też już balonik stoi, który już dochodzi, klaruje się i też już będziecie mogli posmakować zacnego winka własnej produkcji. No i co dalej będziemy robić? No co? No to bierzemy się za cydry. I co? I będziemy wlewać. Balony już są umyte przeze mnie. Teraz bawimy się w przelewanie soków do balonów. Behind my door there is a floor, there is a head, there is a bed. Inside the bed there is a dwarf. The dwarf asks you a secret question. I'm the question. Okej, sok jabłkowy mamy już w baloniku. To przerzucamy lejek. To zatkam na chwilę. I wlewamy sok pomarańczowy. I w balonikach soki już są, bardzo ładnie to wygląda. Kontrastik jest ładny, tu klarowne, tutaj nie. I teraz co? Przygotuję drożdże, podzielę na opakowanie na pół, uwodnię je i za 20 minut, za pół godziny będziemy dodawać drożdże do baloników i pożywkę przy okazji też, także tym się teraz zajmę. Drożdże nam już się namnożyły, są już gotowe, więc dodajemy, dodawać je będziemy teraz do soków. Tak jak mówiłem, jeszcze troszkę pożywki. Mam tu pożywkę Activit. Po pół łyżeczki dodam. To nie zaszkodzi, a pomoże na pewno. Także jeżeli macie jakąś wolną, to też możecie dodać. I te drożdże, które mamy podzielone, opakowanie na pół. Pół tu, jest idealnie. No i w tym momencie to właściwie wszystko. Warto jeszcze w etykiety zaopatrzyć nasze baloniki, także jeżeli macie czymś podpisać, ja już tu przygotowałem etykiety. Co, kiedy nastawione, ile cukru, ile litrów. Żeby o tym nie zapomnieć, cydr pomarańczowy jest tutaj. Przyklejam na balonik, cydr jabłkowy jest tutaj. Takie samo przylepne mam, bardzo wygodne. Można zakładać tutaj na jakąś gumkę, byleby pamiętać i widzieć. No, cydry są akurat o tyle dobre, że to jest dobrze to teraz wymieszać warto.
cydry są o tyle fajne i proste, że w sumie nie będzie to długo stało. To nie jest wino, które pół roku czy rok może być w balonie. Ja myślę, że jest ciepło teraz dość w domu, także do 2 tygodni gdzieś to wyfermentuje ten cukier i nie czekając na to, czy się wyklaruje, czy nie, bo pewnie nie będzie wyklarowany, to będę od razu ładował do butelek, dorzucał cukru do refermentacji. Nawet nie będę dosładzał, bo wytrawne chcę cydry, także to jest szybki przepis. Mam nadzieję, że w 2 tygodniach się zamknę i baloniki się zwolnią do już jakichś win, które na wiosnę będzie można stać. Soku z brzozy może jakieś na próbę. Także to póki co tyle. Odstawiamy to teraz w ciepłe miejsce. Jest sok, są drożdże. Niech to sobie pracuje. Niech ten cukier wyfermentuje, który jest w tych sokach i cydr będzie właściwie gotowy. Także szybki przepis bardzo. Prosty i wygodny, z takich kartonów to nie ma w ogóle roboty. A niebawem postaram się wrzucić kolejne przepisy. Jakieś tam pomysły są. Jakiś czas temu przygotowuję już ocet winny jabłkowy. Może się pojawi filmik z tym materiałem. A może jakieś inne, także obserwujcie nasz kanał. Na pewno coś się niebawem pojawi. Także może jakaś dobra naleweczka jeszcze. Zobaczymy. Także to jest tyle w części pierwszej. Zapraszam do części drugiej za jakiś czas. Do zobaczenia. Cześć.